Jak zwykle, na pana Szczurka. A dlaczego? Bo jest dobry. Mamy sympatię do niego i jest dobrze gospodarzem. Dobrze. Jesteśmy zadowoleni. Dobrze zarządza. W każdym razie Gdynia dobrze pięknieje. Gdynia pięknieje i jest taki sympatyczny, jak się z nim rozmawia. To jest taki niewyniosły, tylko taki normalny, jak taki pan. I na kogo będzie pani głosować ewentualnie? Znaczy, powiem panu, że wolałabym, żeby było chyba większe porozumienie mniej partii, żeby one się między sobą nie szarpały i niech zostanie tak, jak jest, ponieważ każda nowa grupa, która przyjdzie rządzić, znowuż potrzebuje zapewnić byt i dochody swoim, prawda, tym w partii osobom. Także ciągle tych pieniędzy nie będzie, bo jednak te partie no, nie są instytucjami społecznymi, tak? One jednak gdzieś te osoby mają jakieś dochody, czerpną właśnie z tej partii. Dobra, koniec. Ale chwalimy naszego prezydenta Szczurka. No na pewno będę głosowała. To już mogę panu powiedzieć. Dziękuję. Byłeś na kogo? W Gdyni? Tak. Na samorządność. A dlaczego? No bo na razie się dobrze sprawdza. No, będziemy głosować na słuszną partię, w każdym razie nie na PiS. Na Platformę Obywatelską. Tak? Tak. Pani na, też? Na prezydenta, który jest obecnym prezydentem. Adamowicz. No bez Gdańska powodowym. Na prezydenta Szczurka. Tak, a na jakie partie, ugrupowanie ewentualnie? PO. Na PO, tak? Zawsze na SLD głosowaliśmy, a w tym roku zmienimy. A dlaczego? Pieralski nam nie odpowiada. Jego wiek czy nie, program? Wiek, nie, wiek i zachowanie jego. Takie ma... Zachowanie nie masz nic. To znaczy nie w sensie, że niegrzeczny jest, tylko po prostu no... Za dużo. Ja jestem innego zdania. I owszem, gdybym miał szansę, to tak, ale ponieważ tak szans nie ma, wobec tego szkoda głosu. Mamy na Szczurkę. A na jaką partię, ugrupowanie? Na PO zawsze jesteśmy. No. Czy na wybory? Prawdopodobnie tak. A można wiedzieć, na kogo będzie pani ewentualnie głosować? Na tych, co sprawią, żeby mnie i mojemu dziecku żyło się w Polsce dobrze. A to znaczy kto konkretnie? Ci, którzy mają moim zdaniem dobre pomysły i wierzę, że cały czas w tym kraju mogą jeszcze coś zrobić. Czyli chodzi a o ma pani jakiś... Partię, tak, tak. A, czy chodzi o konkretną partię? Ja sympatyzuję od lat, jestem, że tak powiem, bliżej Platformy Obywatelskiej. Idę na wybory. Tak, i na kogo będzie pani... Jeszcze się zastanawiam. Aha. Nie, no my na PiS. My zawsze na PiS. Aha. Rodzina głosuje na PiS. A gdybyś miał taką możliwość głosowania dzisiaj, na kogo byś głosował? Na Palikota. Na kogo? Na Palikota. Na pewno pójdę na wybory, zawsze chodzę. Czuję się zobowiązana, żeby pójść. No i na pewno pójdę. A na kogo, jeśli można wiedzieć? Och, wolałabym nie mówić. Nie. Wolałabym nie mówić oficjalnie. Także nie ale wiemy. Ale głosować będziemy. No. Będą, ale będziemy państwo głosować. Tak, ale jeszcze nie wiecie państwo na nie kogo. Nie wiemy, jeszcze się zastanawiamy. Kogo? Tylko i wyłącznie na prezydenta Szczurka. Tak, tylko i wyłącznie. Tak, a jeszcze nawet nie wiemy. Ale na pewno na pana Szczurka. Na prezydenta. Pana Szczurka i... Pan Andrzej wiemy. Chyba, że wiemy. Bo go znamy. Na samorządność będzie wiedział. A konkretnie na prezydenta? Szczurka. My nie wiemy jeszcze. Jeszcze nie zastanawialiśmy. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Po prostu głosuję na ludzi, a nie na partię tutaj. Mhm. Chociaż najbliżsi mi to są ci, którzy są z lewicy, ale ich to mało będzie. Dziękuję. Jeszcze nie. Nie, ale 21. Pójdziemy. A na kogo? Nie wiemy jeszcze. Jeszcze nie wiemy, ale raczej na pana prezydenta Szczurka. Na pewno nie na prezydenta Szczurka i na pewno nie na samorządność, czyli tą partię, no nie wiem, czy partię, jakąś tam grupę związaną z panem Szczurkiem. Będziemy głosowali na naszą gdyńską samorządność. A na kogo? Z PiS-u kogoś. No na pewno na naszego prezydenta. Prezydenta. Żeby dalej rządził tak jak rządzi. To jest najważniejsze. Dziękuję. Nie będziemy szli na głosowanie. Są beznadziejni. A dlaczego są beznadziejni? W czym? Nie no, proszę pana. Po prostu, nie lubię ich. I już. Tak. Mówię, że wracamy z Małżonką, bo szukaliśmy ładny, gustowny beret moherowy. Ale nie było dzisiaj takich.
I co? I Państwo będziecie głosowali na PiS, tak? Tylko na PiS zawsze, tak. Na Jarosława. Na Jarosława, tak, tak. Uważam, to co się dzieje w Polsce jest straszne. My tylko zawsze za PiS-em, tylko za Jarosławem. Tylko za Jarosławem Zamachorowym, Berecikiem. Tak. Będziemy głosować 21 na pewno na doktora Szczurka. A dlaczego? A dlatego, że znamy go, wiemy, że jest dobrym gospodarzem miasta, dlatego będziemy na niego głosować. Pani głosować na kogo? Czy ja pójdę? Na pewno pójdę. No i chyba nie powiem na kogo. Nie, proszę pana, ja nie pójdę, bo nikogo nie znam, nikt mi się nie przedstawiał, nie mam pojęcia. Ja pójdę na Platformę. Na Platformę, tak? Tak. Nie, oczywiście, że pójdziemy głosować, a na kogo to już nasz... Tak. Na pewno będziemy głosować na pana prezydenta Szczurka. Pójdziemy na samorządność, będziemy głosować. Wybory są tajne, więc nie powiemy na kogo. Wybory w tym mieście mam przesądzone. Prawda, no Wojtek Szczurek no, wygrał te wybory już, bo prawda, w sondażach prowadzi. No i to jest dobre moim zdaniem. I z tego się cieszę. Tylko chyba Wojciech Szczurek jest jak na razie. W rankingu państwa, tak? Tak. No, bo nie ma, nie znamy tamtych kandydatów. No właśnie, nie znamy. Nie interesowaliśmy się tak naprawdę jeszcze. No wiszą na słupach i nic państwo o nich nie wiecie, tak? No nie. Właśnie, dokładnie. Wiszą na słupach, tylko tyle o nich wiemy. Na tych wyżera, czy jedni ci sami, a dlaczego młodych nie dopuszczają? Są wykształceni? Dlaczego? Bo młodzi się nie pchają może. No, nie pchają się. Też by, bo są ambitni, wykształceni są. A ci jedni i ci sami. No jak już to na platformy, ale na młodych ludzi, nie na tych...